też chce zero nawie? Po prostu chce nawie. Nie. Zakochał się. Niczym innym chce po prostu. Nie. Chcę po prostu mieć nawie, bo. Bo już sobie stworzyłem team do niej, mam już wszystkie rzeczy po nią przygotowane. No, bo ja patrzę mocno na fabułę postaci. Tak się tłumacz. To by oznaczało też, że się zakochałem w Wondererze, nie? Kinki. A ja sobie dychę rzucę na nawie, czemu by nie? Może dostanę, no i fuck. A nie, dostanę konstelację do Sucros, to jeszcze jedna dycha. Nie! Ła. Czy Sucros może przyjść do domu? O! Nie proszę tak dużo. Dostałem Candace, pięknie. O kurde, się wyzerowałem. Piti w ogóle. No i teraz? Nie dostałeś Sucros jeszcze? Nie dostałam Sucros, ja nie mam Sucros. Ja mam C5 Sucros. Ja pierdzielę. To była postać, którą dostawałem cały czas, jak zaczynałem grać. Nie mogę 23 dodać 20, 43 PT mam teraz, okej. Okay. To będę miał na Raiden PT. Okej. Okay. A Łukasz będzie na live streamie chyba wishować, nie? Koło 21, może wcześniej. To dam ci znać, okej? Okay? Ja mam ten... Bo ty chcesz live odpalić ten. Ewentualnie, w sumie nagram i zrobimy live'a jednocześnie, nie? Podwójny content. Ja nie wiem, o której ty będziesz ogólnie? 21 zawsze streamuję, wiesz? Ale nie, ogólnie kiedy będziesz mógł tak, wiesz, patrzeć. To 20, po 20 co najmniej. Okej. Okay. Sorry. Dobra. Sorry, przepraszam. Nie, spoko. Nie, spoko, Miłosz będzie po 15, Skresus pewnie będzie po 19. Nie wiadomo jak z Weroniką. Weronika to jest ciężki temat, bo u niej z czasem to naprawdę. Weronika była dziś rano, ona chciała, żebym rano dzisiaj spróbował. Cały dzień miał do grania nawią, nie? Sorry. Ale musisz Miłosz wytrzymać. Miłosz tak był cały czas, że tak on inaczej, on Miłosz tak brzmiał, żeby się na mnie obraził, gdybym kurde chociaż dychę wydał. Nie. Bez niego. Dobra, przywitajcie się z YouTube'em, ja sobie patrzę na nawie. Dzień dobry. Okej. Okay. Pierwsza rzecz, jaką muszę sprawdzić przy każdej nowej postaci damskiej. Mała fizyka, ale bardzo... Ale fajny mam model, naprawdę. Te ubrania, jak pierdzielę. Patrzę pod... Aha, nie widać, okej, dobra, nieważne. Gdzie patrzysz ty? Co jest zarąbiste w Navi, kurde? Ona z, te reakcje... Alice, ona swoim elemental skillem zbiera. I do 3 razy stakuje to, ja pierdzielę. O kurde. Widzisz, ile nabije? O kurde. Mi jebła 120 na trailu, tako. O kurde, i to bez Beneta bije, wow. C6 nawia potrafi milion ponad walność, 1 300 000 widziałem. O kurde, mać. A no, nawia jeszcze kończy przed moją wypłatą, nie podoba mi się to. O fuck. 77-120, mały damage tutaj. Ona ma mały damage tutaj. I teraz ten set nowy. Night time whispers tak. In the echoing woods. Ja pierdzielę, kto to zapamięta. Okej. Okay. Night time whispers in the echoing woods. Yes. Ale naprawdę ma fajne te... Nocne w drzewach echo. Ty. No i super. Nie zamawiałem piosenki, dziękuję. Darmowa piosenka, jej. Nie, śpiewaj dalej. Śpiewaj dalej, Kimi. Kimiko. Kimi no toniko. I nie pamiętam dalej. Daj mi się po prostu zabić w spokoju. Nie no, smutno mi. Nawet Sucros mi nie wypadła. 50 wishy i nawet Sucros mi nie chciała do domu przyjść. Ale fajny ten znaczek po lewej bryga, jak ruszamy kamerą. Długo zostaje w sumie. No. Fajne jest to idol. On ma jeszcze taką pozę właśnie takiej modelki. Można jej zdjęcia robić. Taylor Swift. Masakra. Zarąbista postać. O Jezu, nie, z tą nogą jeszcze zgiętą. Okej, tutaj już się. Nie, naprawdę, zarąbista postać, fajne ma te animacje. Ciekawe jak Szewrus raz się będzie spisywać. Ochotę na kota. Generalnie, dobrze myślałem, że jednak nawia będzie OP. No tak, samo w sobie... Skąd ten? No. Skąd były przecieki?
Dlatego mnie tak rozbawiło, jak ostatnio siedziałam z kimś na Discordzie i ktoś powiedział, że Navia to Easy Skip, a ja byłam taka, ta. No, w chuj, kurde. 100%. Nie, ludzie po prostu patrzą na Raidenkę głównie. Patrzą na Raidenkę, a druga sprawa, że już większość graczy przyjęła taki statement, że jednak postacie Geo nie mają przyszłości. I znaczy, no, patrzą po prostu, że postać Geo, a następna Raidenka, no to Easy Skip, nie? I w ogóle. No, bez kitu. To nagle się wychodzi, że ta Navia może wyklepać strasznie dużo damage'a. Bardzo dużo, naprawdę, nie? Jak się dobrze zbuduje, wiecie, to może być po prostu druga taka Eula, że to będzie po prostu teraz mainy Navi, a mainy Eul będą się prześcigiwać w damage'u. To wyciśnie więcej. Oj Boże, to jest... Ja tam się po prostu dobrze bawię z postacią, nie? Czemu nikt inny nie może tego zrobić? Ja chcę tylko mieć dobre artefakty na niej trafić, bo... A ja chciałam tylko trafiłem bazie. Tego eventu filmowego jeszcze nie mogę doczekać. O, on będzie fajny. No jutro jest. Jutro się zaczyna? Jutro dopiero, bo... O 10 albo 11. Główny event zawsze na drugi dzień na update'u się zaczyna. Przepraszam, okay. Nie znamy się. Bardzo dobrze, no, będziesz bardziej zszokowana. Tak. Tak jest. Dobrze. To dalej zrobić ze swoim życiem. Navia 10 na 10, podoba mi się bardzo. Liczę, że fajne... O, właśnie, gdzie jest ten set artefaktów nowy w ogóle? Tutaj, okej. Okay. W podziemiach? Nie. A, okej, okay, tutaj mamy dojście. Ciekawostka też wam powiem, bo widziałem filmik. Generalnie to, jak Chichi ma animację, że wiatr wieje, nie? I wtedy może przeciągać przedmiociki, nie, leżące. A Navia? No to Navi też wieje wiatr i też ona przeciąga przedmiociki. No to już jest taki detal znany, ale fajne, fajnie. Fajnie, że do Navi to przenieśli. Navia jest drugą postacią taką, która też może tak powiedzieć. No, miło. Najlepszy jest i tak elemental skill kazuchy, nie? Najlepsze jest to, że dostałam mercy od klienta wczoraj w pracy. I teraz mam śniadanie. Bardzo łatwy ogólnie domain. Mówisz? W sumie tutaj wystarczy dać postać Anemo po prostu i tyle. Dasz, no tak, postać Anemo. Ja ci powiem tak, to najlepiej dać postać Anemo i Geo. Postać Anemo i Geo, bo tak, Anemo ci weźmie po prostu to wszystko ten. Zbierze i możesz robić łatwo Crystallize'a i Navią napieprzeć. Inaczej, bo jak zbierzesz Crystallize'a, to wtedy ci zwiększa atak tutaj. O. Na ten domain. O. Więc bierzesz Geo i potem bierzesz postać jakąś Anemo, żeby to wszystko, powiedzmy, zeżreć i no. Okej. Okay. Zrobić miam, miam, miam. Tak. No zresztą już się teraz robi tutaj miam, 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 jak widać w załączonym obrazku. Jest. Nie, fajnie się grabi. Moment. Nie chcę, żeby Sukro wróciła do domu, jest mi tak smutno. Oh fuck. A myślałem, że wszyscy mają ją na T6. Nie mam, ja mam ani jednej Sukro. To 5, ja dzisiaj też chyba dostanę. Ja ci oddałbym. Ja ci z chęcią oddam. Daj, proszę. Ja ci mogę oddać moje artefakty na Sukro. No słuchaj, ja jak zaczynałem grać w Genshin'a, no to ja na standardzie wishowałem. Pierwszy moje wishy na panerze poszły na Yoimiye. Bo żadna postać mi się wtedy nie podobała, nie miałem żadnej postaci, która jakoś tam się wyróżniała, więc zobaczyłem standard i mówię, o, tam jest dużo postaci 5-gwiazdkowych, to wezmę sobie, żeby po prostu powiedzmy skolekcjonować i coś z tego poukładam. I dlatego tam wishowałem. Hmm. Cały czas dostawałem Sukrus. Pragnę tylko zauważyć, że ja zaczęłam grać w ogóle rok temu, nie? Ogólnie. A i tak miałam 11-miesięczną przerwę. Więc nie ma co się dziwić, jakby... Aha. Jaka mi wypadła kiedykolwiek, to jest Saju. Pierwszą 5-gwiazdkową był Albedo. Pierwszą 5-gwiazdką była Mona. Moim pierwszym... Najlepsze jest to, że moje pierwsze 5-gwiazdek to był Albedo. I 11 wishy po Albedo wypadła Minilu. Mi wyleciała... Wyleciała w sumie Jean. Wyleciała mi Jean dwa razy ze standardu. No i ta Mona. A potem już praktycznie Yoimiye wywishowałem oraz Shenhe. Po Shenhe na standardzie mi wyleciał Giluk. No i na standardzie jeszcze dwa razy jeszcze mi wyleciał Tainari oraz Dia. A tak, no to wyleciały już mi same z baneru 5-gwiazdkówki. O, co ja dostałem za czapkę? Ja pierdzielę. O kurwa. Nie daj mi to! Błagam! Ja pierdzielę. Daj mi ten artefakt! Tyle mi już pojęcie, jak gówno mi wyleciało w tych artefaktach. O fuck.
To mi wypada. Zarbi to. Już nie. To był atak procent, jejku. Dobra, zaczynam budować Jungiego. Dobra, na niego. O nie, Jungi DPS, nadchodzę. Nie ma co zbudowała Jungiego pod DPS-a. No, Jungi DPS jest solidny. Robiła to tylko dlatego, żeby jak nie jak ja mam wytrzymać do tej 20, kurde. Jak ja do tej 20 wytrzymać z tymi wishami? Nie wiem. Kurczę, że to na już teraz wishować.